Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców listopada. Mam już, słuchajcie, grudzień. Kiedy to zaleciało, nie mam pojęcia, ale mam naprawdę świetne kosmetyki, troszeczkę droższe, ale warte swojej ceny. Zapraszam Was do oglądania. Jak zawsze, zgodnie z tradycją, zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I pamiętajcie, że dzięki klikaniu dzwoneczek będziecie otrzymywali powiadomienia o nowych odcinkach. Moi drodzy, tak jak wspomniałam, mamy już grudzień. Za mną już wystrój świąteczny, przynajmniej zaczynam już wprowadzać do mieszkania takie elementy świąteczne. I jest mi jakoś tak dziwnie. W ogóle padał pierwszy śnieg. O co tu chodzi? No ale listopad przyniósł już taką trochę zmodyfikowaną pielęgnację. Wprowadziłam już trochę bardziej cięższy kaliber i cały czas testuję nowe produkty. Ale co do nich muszę mieć naprawdę już taką stuprocentową pewność, że są warte znalezienia się tutaj. Dlatego myślę, że może pojawią się w ulubieńcach grudnia, a takich gagatków kilku mam. Także mam nadzieję, że będę miała szansę też Wam je przedstawić. Ale mam, słuchajcie, dzisiaj zarówno produkty do kąpieli, zarówno cudowne serum, produkt do włosów. Naprawdę w tym akurat odcinku mam bardziej takie skupione na kosmetykach rzeczy, kosmetykach pielęgnacyjnych, ale mam również coś dla łasuchów. Także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i obejrzymy wspólnie ten odcinek. A teraz słuchajcie, zacznę od pierwszej rzeczy, którą jest marka, którą polubiłam się dopiero niedawno. I jest to marka, słuchajcie, Kiehl's. Myślę, że wiecie, o jaki produkt mi chodzi, ponieważ mówiłam Wam o nim we vlogu. Jeżeli nie widzieliście, to zachęcam Was do obejrzenia. Słuchajcie, Kiehl's i to jest nic innego jak odmładzający koncentrat do twarzy z 10,5% witaminą C, kwasem hialuronowym oraz glukozydem askorbylu. I on, ten glukozyd ma akurat 2%. Akurat 10% witamina C, myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny produkt. Generalnie, słuchajcie, jest to serum. Ja, w ogóle to jest bardzo drogie serum, niestety. I bardzo wahałam się, czy... chciałam w ogóle spróbować marki Kiehl's. Bardzo długo wahałam się, czy kupić to serum z witaminą C, ponieważ chciałam odżywić trochę tą moją cerę, rozjaśnić ją, czy kupić to chyba bestsellerowe, najbardziej popularne serum z Kiehl'sa, czyli to niebieskie. Ale ostatecznie znalazłam sporo komentarzy, gdzie osoby z cerą właśnie tłustą, mieszaną mówiły, że nie jest to kosmetyk dla właśnie cer takich z tendencją do zapychania się. Więc postanowiłam, że nie będę kombinować. Ktoś się, słyszę, stara dobić do mnie, ale może zaraz pójdzie. Stwierdziłam, że nie będę kombinować i jednak zostanę przy tym serum z witaminą C. I teraz tak, to ja mam tutaj 15 ml. Za które zapłaciłam 105 zł. Jest również 50 ml za 279 zł oraz 75 ml za 359 zł. Ja nie chciałam, słuchajcie, kupować tego drogiego już serum, tego większego opakowania, bo nie wiedziałam, jak zareaguje. Więc stwierdziłam, że chyba bezpieczniej będzie, jeżeli na razie zapatrzam się w taką malutką buteleczkę. Mam tutaj ciemne opakowanie, żeby, wiecie, witamina C potrafi się odtlenić. I generalnie lepiej też nie kupować takiego dużego opakowania, ponieważ autentycznie wiem, mam potwierdzone źródła, że po jakimś czasie serum zmieniło kolor, serum zmieniło zapach. Więc możemy utracić właściwości, które ma nam zapewnić, wręcz przeciwnie, może nam zaszkodzić. Ja sobie, tak jak mówię, zaczęłam od 15-mililitrowego produktu, ponieważ chciałam sprawdzić, jak zareaguje. Dużo osób pisało, że po nałożeniu przez kilka chwil czujemy takie mrowienie, a to dlatego, że witamina C po prostu działa. Czyli działa na naszą twarz. Nie jest to oczywiście bolesne, to po prostu odczuwamy takie mrowienie. W tej malutkiej buteleczce, tubeczce w sumie, mamy taki dzióbek. Natomiast w większych produktach jest po prostu szklane opakowanie, ciemne szklane opakowanie z pipetą. Oczywiście witamina C, jak doskonale wiemy, ma tak jakby
odświeżyć naszą skórę, sprawić, żeby była pełna blasku, rozjaśniona. Też rozjaśnia jakieś plamy, niedoskonałości. Świetnie, słuchajcie, działa na zmarszczki, na te drobne linie mimiczne, żeby je zmniejszyć. Coś mi się tutaj przypamiętało, mi swędzi, dlatego się tak drapie. Zwęża pory, łagodzi stany zapalne. Ja autentycznie, słuchajcie, ja nie używam tego serum długo, ale jak ja je nałożyłam na noc pierwszego dnia i nie czułam żadnego mrowienia, szczypania, jak wiecie, jestem gruboskórna i moja mieszana cera naprawdę jest trudna do zdarcia, to naprawdę nie czułam żadnego mrowienia, ale rano, słuchajcie, obudziłam się z tak gładką twarzą, tak promienną twarzą, taką zarumienioną, jakby lekko muśniętą różem do policzków, ale nie wierzcie, że zaczerwieniona, tylko po prostu taka promienna, taka świeża. Naprawdę ja stwierdziłam, wow, moja, w ogóle jak dotykałam, byłam taka mięciutka, no coś cudownego. Ja stwierdziłam, nie, ono, to serum zostaje, słuchajcie, ze mną na stałe i to Wam gwarantuję, będę na niego wracać, tylko teraz kupię 50 ml opakowanie, bo naprawdę jest cudowne. Produkt ten też sprawia, że ta skóra staje się taka ukojona, zaczerwienienia wyciszone, jakieś niedoskonałości, te pory są nasze zmniejszone, wzmacniają też barierę ochronną skóry, czyli teraz zimą, kiedy będziemy często narażeni na tę zmienną pogodę, na negatywne czynniki środowiskowe, naprawdę świetnie wpłyną, znaczy naprawdę świetnie do serum sobie poradzi i wpłynie na to, żeby nam się nic złego nie wydarzyło. Dodatkowo, słuchajcie, to serum ma też właściwości takie jakby nawilżające. Prawie, że gdzieś tam, ponieważ tutaj przez zawartość tego kwasu hialuronowego, nawilża dogłębnie tą naszą skórę. Najpierw ją oczyszcza przez te kwasy, a potem właśnie dogłębnie ją odżywia. Może być stosowane przez cery właśnie z niedoskonałościami, z wypryskami, ponieważ, no, tak jak już wspomniałam, nie zaszkodzi, bo nie jest komedogenny, ale właśnie wręcz pomoże, bo naprawdę moja broda była wyciszona, te niedoskonałości były cudownie wyciszone, no po prostu coś wspaniałego. Ja po prostu zakochałam się w tym produkcie od pierwszego wrażenia, od pierwszego użycia może tak. No i tak jak mówię, zostaje ten produkt niewątpliwie ze mną na dłużej. Dodatkowo serum ma bardzo delikatną, słuchajcie, konsystencję, ma taką kremową konsystencję, taką praktycznie niewidoczną, bardzo leciutką, zapach jest taki leciutko cytrusowy, bardzo przyjemny, bardzo szybko się wchłania, lekko rozświetla na początku naszą skórę, jak widzicie, ale potem po chwili tak naprawdę już wchłania się cudownie w skórę, nie wiem, czy na tej dłoni zobaczycie. Jest taki kremowy, taki bardzo komfortowy i naprawdę powiem Wam, że dla mnie jest to coś cudownego i naprawdę zostaje ze mną na długo, bo działa rewelacyjnie i po prostu ta skóra, no sprawia, że ta skóra jest po prostu zupełnie inna i taka, czuję prawdziwe działanie witaminy C w tym kosmetyku. Serio, dla mnie to jest petarda. Musiałam, słuchajcie, wpuścić tego kakatka, który siedzi do Was z plecami, a dlatego, że widzi renifera i tam na niego spogląda sobie. Słuchajcie, kolejny produkt, o którym też muszę Wam powiedzieć, ponieważ nie jest to już dla mnie nowość, ale to jest powrót. I to jest, słuchajcie, marka Koi, krem z retinolem roślinnym, gdzie w składzie, słuchajcie, znajdziemy bakuchiol, chiol, skwalan oraz niacynamid. Wszystkie te składniki mają naprawdę... Pancake, proszę tutaj. Urwis już zaczynam zrobić. Wszystkie te składniki naprawdę mają fantastyczne działanie dla skór z niedoskonałościami, dla skór tłustych, mieszanych, które potrzebują tak jakby takiej kontroli. I generalnie, słuchajcie, za 30 ml musimy zapłacić 139 zł. Kosmetyk ma taką lekko żółtawy kolor, też taką leciutką, kremową konsystencję, z tym, że jest to produkt cięższy, który daje taką tłustą warstwę na skórze i czuć, że jest, że go nałożyliśmy. On się w 100% nie wchłania, dlatego zachęcam Was do tego, żebyście, jeżeli będziecie go używać, to używali go na nos, ponieważ to nie jest kompletnie produkt, który nadawałby się pod makijaż. Bakuchiol to jest taki składnik roślinny, który swoim składem i działaniem jest bardzo zbliżony do retinolu, czyli witaminy C, witaminy A, przepraszam, ale ma zdecydowanie tak jakby lepsze przyswajanie, czyli skóra lepiej go toleruje. Sam krem, sam produkt jest bardziej skierowany, tak jak wspomniałam, do cer
mieszanych, ser tłustych, ale nie tylko. On też działa, słuchajcie, świetnie przeciwzmarszczkowo, spłyca te nasze zmarszczki, zmiękcza tak jakby w ogóle skórę. Dodatkowo wycisza niedoskonałości właśnie przez zawartość niacynamidu. Kolejna rzecz, słuchajcie, to po pierwsze działa przeciwtrądzikowo, czyli tak jakby zapobiega powstawaniu tych nowych naszych niedoskonałości. Odżywia skórę, sprawia, że staje się ona bardziej sprężysta, że staje się ona taka bardziej też jędrna, odżywiona. Pan Kusiu, chodź tutaj proszę, a nie chodzisz im tu fukolisz, aby. To, co jest bardzo też istotne, słuchajcie, to bakuchiol, no myślę, że działanie na niacynamidów to doskonale wiecie, że on właśnie działa typowo na skóry trądzikowe, typowo na skóry właśnie takie, na cery problematyczne. Natomiast bakuchiol ma takie działanie mocno właśnie przeciwzmarszczkowe. On tak jakby wypełnia naszą skórę od wewnątrz, wypychając te zmarszczki, właśnie sprawiając, że stają się one praktycznie niewidoczne, ten owal twarzy staje się mocno wyraźniejszy. Też działa przeciwtrądzikowo, no i to, co jest istotne, słuchajcie, też działa na przebarwienia, ale to, co jest istotne, to to, że on tak naprawdę bakuchiolu możemy używać cały rok, ponieważ nie wchodzi on żadne reakcje ze słońcem, także to też jest bardzo istotne. Oczywiście niacynamid działa kojąco na naszą skórę, wycisza niedoskonałości, ogranicza wydzielenie sebum, czyli wpływa też na poprawienie zmatowienia naszej skóry. Idealnie właśnie i też to, co jest istotne, w ogóle niacynamid, czyli witamina B3. Fantastycznie również, słuchajcie, wpływa na plamy, na jakieś takie, wiecie, plamy pigmentowe na naszej skórze. No i oczywiście skwalan jest to rodzaj oleju, który wpływa na prawidłowe namierzenie naszej skóry. Generalnie skwalan jest też stosowany w tych kosmetykach bardzo mocno luksusowych, bo zapobiega jakimś przenikaniu grzybów, też wpływaniu czy promieniowania UV na naszą skórę, także naprawdę sprawia, że ta skóra jest taka mięciutka, gładziutka, naprawdę warto też kupować kosmetyki ze skwalanem i w ogóle dlatego myślę, że połączenie tych trzech składników bakuchiolu, niacynamidu i skwalanu w jednym produkcie jest rewelacyjnym rozwiązaniem. Da po pierwsze skór dojrzałych, które potrzebują już takiego, wiecie, pobudzenia produkcji kolagenu, które potrzebują jakby wypełnienia tych zmarszczek, z likwidacji tych zmarszczek. Dla osób z cerą taką mocno przesuszoną, które chcą właśnie dogłębnie ją nawilżyć. Oczywiście dla osób borykających się z trądzikiem i niedoskonałościami, no to słuchajcie, no tutaj to chyba to jest oczywiste. No i jednocześnie, tak jak wspomniałam, cery mieszane, cery tłuste, które borykają się z tym przetłuszczaniem, borykają się ze stanami zapalnymi, myślę, że też bardzo skorzystają. Wbrew pozorom do 30 ml to jest bardzo dużo. Ja naprawdę Wam serdecznie polecam, tak jak mówię. Ja używam tego produktu na wieczór i fantastycznie mi się sprawdza. Na pielęgnację staram się oczywiście, ponieważ ten kosmetyk jest dość mocno przeładowany bardzo aktywnymi składnikami, to ja ze swojej strony zachęcam Was do tego, żebyście używali raczej serum takiego delikatniejszego pod spód, żeby, wiecie, też nie przedobrzyć, bo wiemy, że bardzo łatwo możemy przesadzić z tymi dobrymi składnikami, tymi czynnikami, które wpływają na naszą skórę. Kolejny produkt, o którym chciałam Wam powiedzieć, to jest tak jakby kontynuacja mojej przygody z Davinesem i ja go zakupiłam w sumie nawet z tymi produktami z tej serii OI i naprawdę, czekajcie, bo muszę się już napić, bo aż się zapowietrzyłam, także łyk kawki już do Was wracam. Jest to, słuchajcie, Davines Blow Drip Primer i jest to po prostu spray, który zwiększa objętość włosów, ale też przyspiesza suszenie. Za 250 ml musimy zapłacić 139 zł, czyli tyle samo, co tak naprawdę kosztował ten krem z KOI. Różnica jest malutka, no ale działanie zupełnie inne. Słucham Pana. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o ten spray, ja go stosuję już po umyciu, tak, znaczy po umyciu włosów, bo stosujemy go właśnie po umyciu włosów, po to, żeby nadać tym naszym włosom objętości, po to, żeby te włosy szybciej schły. Ale generalnie, jeżeli chodzi o sam ten produkt, to mamy tutaj, słuchajcie, preparat, który pachnie dość mocno miętowo, ponieważ jest to połączenie, patrzcie jak się położył na mnie, no, połączenie jaśminu i mięty. Wystarczy w zależności od oczywiście od ilości i długości włosów, mniej więcej 5-20 pompek rozpylić od samej nasady po końcówki,
Możemy też lekko, tak wiecie, wcisnąć we włosy i dzięki temu ten produkt zachowa nam wilgoć włosa, utrzyma ją głębiej. Tak jak mówiłam, przyspieszy suszenie tych włosów, zapobiegnie tak jakby, bo on też ma taką funkcję termoochronną, czyli nasze włosy nie będą narażone, wiecie, na działanie prostownicy, suszarki, będą właśnie utrzymywały tą wilgoć, też chroni przed wpływem czynników UV, promieniowania UV, czynników UV, i również tej wilgoci sprawi, że te włosy po prostu nam tak od razu nie zrobią, jak wiecie, klaput i będą takie płaskie i w ogóle takie brzydkie. Także bardzo Wam serdecznie polecam. Tak jak mówię, na wilgotne włosy spryskujemy sobie wilgotne włosy, wklepujemy, rozczesujemy i suszymy i naprawdę efekt jest bardzo fajny. Ja bardzo lubię ten zapach. A to, czego Wam jeszcze nie powiedziałam, to tutaj mamy atomizer, także rozpyla nam się taka malutka, drobniutka mgiełeczka. Mam nadzieję, że to widzicie. Naprawdę bardzo fajnie pachnie miętą, wręcz tak mocno odświeżająco, ale jest to naprawdę produkt warty uwagi. 250 ml, 139 zł, bardzo wydajny, bo ja na przykład na swoje włosy daję mniej więcej 10 pompek i jest to dla mnie wystarczające. I naprawdę fajnie odbija te włosy, unosi je, ja też sobie tam, wiecie, tak troszeczkę, że tak powiem, spuszczam je od dołu, żeby też właśnie bardziej podbić tą objętość. Także jeżeli połączymy to z pełną pielęgnacją, czyli jakieś tam, wiecie, peelingi i dobre szampony, to naprawdę będziemy zadowoleni z efektów, jaki da nam ten spray. I kolejny produkt, słuchajcie, to już jest tak naprawdę to właśnie, co przewrócił przed chwilą pancake, to są sole do kąpieli. Ja mam akurat tutaj dwa opakowania. Nie wiem, czy pamiętacie taką akcję, spróbuję Wam gdzieś odnaleźć i też Wam tutaj wrzucę vlog, w którym ja dostałam, zamówiłam sobie wtedy te sole. To są, tak jak zaczęłam Wam mówić, sole do kąpieli marki Ochtomi. W ogóle mam przecudowne opakowanie, uwielbiam te opakowania, są tak kolorowe, są tak pogodne, tęczowe. Ja je kupiłam akurat na stronie Nutridom. Mamy tutaj kilka zapachów, jest też strona Ochtomi, więc tam też możecie jak najbardziej kupić. Generalnie jedna sól kosztuje 29 zł, a mamy tutaj 300 gram. Także uważam, że to jest bardzo też dobra cena. I nie wiem właśnie, czy pamiętacie, jak my to otwieraliśmy. Bo otwierałam to ja, potem otwierał to Maciek. Słuchajcie, my się w życiu tak nie umęczyliśmy. W ogóle są strasznie stratowane teraz te opakowania, jak widzicie, bo to jest taka puszka metalowa. I bardzo ciężko, ja nawet nie wiem, czy ja to otworzę teraz. My nawet tego nie dokręcaliśmy, ale zobaczcie, teraz na przykład znowu nie jestem w stanie tego odkręcić. Nie wiem, może to drugi mi się uda. O, udało mi się. Bo naprawdę to są metalowe opakowania i sól jest taka mocno gruboziarnista. Ale pachnie też mega intensywnie, słuchajcie. Spójrzcie, tak wygląda sól. Jest naprawdę taka gruboziarnista. Ale opakowania są kompletnie, spójrzcie, jakie duże. Opakowania są kompletnie nieprzemyślane. W ogóle zapach jest mega intensywny. Bardzo fajnie działa. To są w ogóle już kolejne nasze moje opakowania, ponieważ ja już zaczęłam ten etap kąpieli i nawilżania. I też fajnie taka sól działa, słuchajcie, do moczenia stóp. Jest, co prawda mam ze starej mydlarni też taką sól do kąpieli, która fajnie tak koi tą skórę i sprawia, że ona jest taka nawilżona, taka leciutka, świeża. Ale generalnie te sole też bardzo dobrze się sprawdzają. 29 zł to jest też bardzo mało. Generalnie całe to dobro, które znajduje się w tych kryształkach, pochodzi z soli morskiej i znajdziemy tutaj wapń, magnez oraz potas. I słuchajcie, ta sól działa cudownie nawilżająco, działa relaksująco, działa peelingująco, czyli tak złuszczająco naszą skórę. Też w pewnym stopniu ją ujędrnia i wszystko właśnie to się dzieje dzięki zawartości tych wszystkich dobrych składników zawartych w soli morskiej. Dodatkowo działa też antybakteryjnie, koi, przyspiesza tak jakby gojenie się jakichś, wiecie, niedoskonałości, gojenie się jakichś ran, takich drobnych. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś duże rany, to pamiętajcie, że jednak sól powoduje szczypanie i nie może to się różnie skończyć. Także uważajcie na to, ale jeżeli mamy jakieś, nie wiem, często się zdarza na przykład na plecach, mamy jakieś wypryski, czy nie wiem, mamy jakieś stany zapalne po krostkach, znaczy z krostkami odwracających włosków, no to myślę, po depilacji, no to myślę, że super to się może sprawdzić. Tak jak mówiłam, mam 5 zapachów. Ja mam akurat, słuchajcie, ja mam zawsze te same
Tęczę oraz Sunshine. Mamy też, słuchajcie, mamy jeszcze grapefruit, mamy wanilię z pomarańczą. Także naprawdę dużo zapachów i możemy sobie połączyć te sole z masłem do ciała i też naprawdę możemy mieć taki fajny combo, bo po kąpieli cudownie ten zapach osadza się na naszej skórze. Także myślę, że naprawdę warto sobie, słuchajcie, przetestować. I to, co mi zostało, słuchajcie, to są, moi drodzy, coś dość nietypowego. Ja już trochę tego użyłam. Teraz Wam pokażę, tylko muszę się pozbierać tutaj. To są rzeczy, które kosztują 12,50 za 250 gramów. A to jest, słuchajcie, nic innego. Może wezmę takie nieużyte opakowanie. To jest miód. To jest, słuchajcie, miód z marki, w sumie to nawet nie z marki, a z pasieki Sądecki Bartnik. Słuchajcie, jakie to jest pyszne. To jest cud, to się nazywa cud miód. Ja mam kilka wersji. Ojejku. Po pierwsze tak, ja zakupiłam, sięgnęłam, zajrzałam na tą stronę, może tak, po ten konkretny miód, który jest miodem o nazwie japiernicze, ponieważ jest to miód wielokwiatowy z przyprawą do piernika. Muszę znaleźć ten, który jest otwarty. To jest chyba ten otwarty. Tak jest. W środku mamy taką... żeby mi się nie wydał. W środku mamy taki płynny miód z właśnie z drabinkami tej przyprawy do piernika. I znajdziemy, słuchajcie, tutaj miód wielokwiatowy, cynamon, imbir, goździki, kardamon, ziele angielskie, gałkę muszkatową, pieprz czarny i anyż. Słuchajcie, jak to pachnie piernikiem. Ja już widzę, jak używam tego miodu do robienia pierniczków na święta. Po prostu to będzie cudowne, cudowne. To będzie po prostu wręcz marzenie. Też idealnie, tutaj zresztą mam też informację, że jest idealne do kawy, kakao, owsianek, wypieków, naleśniku lub gdy chcesz poprawić sobie nastrój. Fantastyczny, słuchajcie, miód. Po prostu ten japierniczy, to ja się dowiedziałam o nim od koleżanki z pracy, bo właśnie ona używa go do kawy i ja, jak wiecie, ja nie słodzę kawy. Nie cierpię słodzonej kawy, ale ten, z taką, jak daję sobie taką łyżeczkę miodku, po prostu pycha. Naprawdę, mi nie przeszkadza to, że jest słodkie. Też fantastycznie pasuje do owsianek, naprawdę, bo też używałam, dodałam po prostu sobie łyżeczkę. Ale to, co mi przeszkadza chyba najbardziej, to te drobinki, które chrzęszczą w zębach. Jak piję kawę właśnie z tym miodkiem, to mam wrażenie, jakbym piła taką kawę po turecku, czyli wiecie, po prostu taką fusiastą. A nie piję, także, ale generalnie naprawdę jest fantastyczny. I jak wiecie, kupiłam sobie dwa te miodki pierniczkowe, bo jestem fanką wszystkiego, co jest cynamonowo, goździkowo, piernikowe, wszystkie herbaty, bo do herbaty też fantastycznie pasuje. Ale kupiłam sobie również, słuchajcie, miód z witaminą C i japońską pigwą, czyli po prostu z pigwowcem w takiej wersji. I dodatkowo kupiłam sobie, słuchajcie, też miód do herbatki z maliną. I to chyba wszystkie tak. Każdy z nich jest, ten z pigwą, to jest, słuchajcie, miód wielokwiatowy, pigwowiec liofilizowany i witamina C. Natomiast ten z malinką, co kochanie? To jest miód wielokwiatowy, malina liofilizowana oraz sok limonkowy. Spójrzcie, tak pięknie czerwoniutki. No cudo, po prostu, słuchajcie, cudo. Jeżeli lubicie tego typu rzeczy, to myślę, że będziecie zachwyceni. Znajdziecie tutaj również miodki na tej stronie, ja Wam też ją podlinkuję, miodki z pokrzywą, miodki z mango, miodki z kakao, znajdziecie miód z czarną porzeczką. No naprawdę rewelacyjne. O, tu ma się obklejone. Oraz też jeszcze z imbir i z cytryną. Wiem, że niektórzy lubią takie połączenie, jakieś śmietki tutaj mam. Niektórzy lubią właśnie takie to połączenie, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja tych miodów, słuchajcie, nie dostałam. Ja wszystko kupiłam też w filmie, który widzieliście w poniedziałek. Pokazywałam Wam taki balsam, to jest nie balsam, to był taki płyn do kąpieli dwufazowy i to też jest właśnie zakupione na tej stronie. Generalnie też kupiłam mojemu mężowi mydło z propolisem. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli lubicie naturalne miody, no to myślę, że będziecie bardzo zadowoleni, ponieważ jest to polski miód. Teraz wbrew pozorom całkiem trudno dostać prawdziwy polski miodek. Ja kocham miody, one idą po prostu garściami, litrami. I naprawdę ja też miód kupowałam u mojej kosmetyczki, która miała też ma pasiekę i rodzice mają. No i właśnie też jak mieli nadmiar tych miodków, to sprzedawała. No, kocham miody,
codziennie piję, staram się pić, w sumie, bo ostatnio dawno nie piłam wody z miodem i z cytrynką, no do herbatki, no po prostu rewelacja. Nie pankuś? Prawda? Tak. No właśnie. I słuchajcie, tym akcentem żegnam się już z Wami. Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami czas i z tym rozrabiaką, prawda? Mam nadzieję, że też kosmetyki Wam się podobały. Piszcie w komentarzach, czy używaliście, czy lubicie. Ciekawi mnie, czy jesteście fanami Kielsa tego z witaminą C, czy raczej tego Kielsa niebieskiego. To też piszcie proszę w komentarzach, bo jestem naprawdę ciekawa. Jeżeli macie cery tłuste, mieszane, to również tym kremem z Koi. Myślę, że będziecie bardzo zadowoleni. Koi ma naprawdę świetne produkty. Ty też masz cerę mieszaną? Czy jaką masz cerę? Trądzikową? Także moi drodzy, my się już naprawdę z Wami żegnamy. Wszystko, co Wam poleciłam, to jest naprawdę przede mnie sprawdzone i ja uwielbiam te kosmetyki. Mam nadzieję, że Wam również przypadną do gustu i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa! Cześć!